Myślę, że za dużo nie zdradzę, jak powiem, że pani była bardzo zaangażowana w każdy etap powstawania tego całego projektu, czyli i w sesję, i w wywiad, bo nieczęsto się zdarza, żebyśmy widzieli gwiazdę z okładki na naszych redakcyjnych korytarzach, a w tym przypadku tak było. Pani wybierała samodzielnie na przykład zdjęcia. Skąd bierze się u pani aż takie zaangażowanie? Czy to jest rodzaj profesjonalizmu, czy jakiejś bojaźni, że nie wszystko będzie zapięte na tip-top? Ja myślę, że to jest wynik wieloletnich doświadczeń, skrupulacji, staranności, przyglądania się detalom i też jakby postrzegania tego, co robię w sposób czysty, jak najbardziej czysty i sprawiedliwy wobec wszystkich, czyli odbiorców i siebie samej. Nie ma takiej możliwości, że jeśli mamy prawie 2000 zdjęć, to wszystkie te ujęcia są takie dla nas akceptowalne, to mogę powiedzieć chyba za wszystkich, na całym naszym globie. Ten zestaw cech, o których pani powiedziała, które pani ma, chyba tysiące decydował o tym, że wiele teledysków czy piosenek, powiem już tak po prostu, trafiało do kosza. No bo to jest tak, że ja pamiętam, jak sam w 2012 roku czekałem na klip do Nie Zapomnij i pani ogłosiła w internecie, że materiał jest gotowy, ale nie spełnił pani oczekiwań. Jakby ja wiem, że pani są po prostu wtedy zawiedzeni, ale co czuje wtedy artysta, który pracował nad tym materiałem kilka tygodni bądź miesięcy, a wiem, że to pewnie nie był jedyny raz? Bardzo samotny się czuję, dlatego że tak naprawdę jeśli jesteśmy twórcami, kreatorami, wizjonerami, to szukamy ludzi, wiedząc, że potrzebna jest praca zespołowa w każdym wypadku, przy każdym dziele. Że potrzebne jest pełne zrozumienie, szuka się ludzi, z którymi mamy przeczucie, bo pewności nie mamy do końca, że to będzie najlepszy team. I mój błąd polegał na tym, że ja zaprosiłam niewłaściwy team do realizacji tego wideoklipu. Osobę, która co prawda znała się na technologii prowadzenia kamery i oświetlenia, ale nie rozumiała utworu, który był bardzo ważny, bo miał bardzo ważną treść. Więc ponieważ ten materiał, który powstał, już widziałam to w czasie realizacji tego wideoklipu i właściwie już opadały moje emocje i trochę jakby straciłam serce na etapie pracy na planie zdjęciowym. Muszę powiedzieć, że na 27 lat zdarzyło mi się takich projektów może 2 lub 3. Że byłam... o piosenkach? Tak, mówimy o wideoklipach, sesjach zdjęciowych, czyli o wizualizowaniu w namacalny sposób tej energii wewnętrznej, która przepływa przez nas z tej kreacji, bo tak naprawdę trzeba pamiętać, że to, co ludzie mogą dotknąć na koniec, rodzi się najpierw w myśli. I ten proces przeprowadzenia procesu całego, od momentu idei, którą łapię na przykład w samolocie, poprzez nadanie temu życia i doprowadzenie do momentu, kiedy ktoś może to poczuć, wziąć do ręki, usłyszeć, przyjrzeć się temu, powąchać. To jest cała droga poszczególnych elementów. Jeśli ja rozumiem ten proces, zależy mi, żeby ten efekt końcowy był dokładnie tak, jak sobie zwizualizowałam. Jeśli się oddaję w ręce ludzi, to czasami robię, to pozwalam na to, żeby to oni prowadzili mnie tak, jak oni mnie widzą. To jest dla mnie wtedy takie ciekawe bardzo doświadczenie, natomiast zrobiłam to niewiele razy w życiu, bo najczęściej to było tak bardzo niezgodne ze mną, co uświadamiało mi, że nigdy nie mogłabym być aktorem i udawać na przykład i wchodzić w jakąś inną rolę.